Hej, zapraszam Was na kolejny odcinek kursu języka angielskiego, podczas którego postaram Wam się pomóc odnaleźć w świecie anglojęzycznym. Będziecie ćwiczyć, powtarzać i robić praktyczne zadania, by stawać się coraz lepszymi, a przede wszystkim samodzielnymi użytkownikami tego języka. Na ostatnich zajęciach poznawaliśmy proste zwroty i frazy na powitanie i pożegnanie. Prosiłam Was, abyście zrobili zadanie domowe. Przyjrzyjmy się teraz, jak powinno ono wyglądać. Sneezes, achu, kicha, apsik. Bless you. Na zdrowie. I am taking my driving test today. Zdaję dziś egzamin na prawo jazdy. Good luck. Powodzenia. I passed my driving test. Zdałem egzamin na prawo jazdy. Congratulations. Gratulacje. Well done. Dobra robota. Goodbye. Do widzenia. Goodbye. Do widzenia. It's my birthday today. Dziś są moje urodziny. Happy birthday. Wszystkiego najlepszego. How are you? Jak się masz? Fine, thanks. And you? Dobrze, dziękuję. A ty? Hello. Cześć. Hello. Hi. Cześć. Here's your tea. Proszę, twoja herbata? Thank you. Dziękuję. Dzisiaj zajmiemy się zaimkami osobowymi. Zaimkiem możemy określić wyraz zastępujący rzeczownik, czyli coś, co stoi zamiast imienia lub całą grupę rzeczownikową. Według tradycyjnego podziału zaimki to wyrazy, które mogą w zdaniu występować samodzielnie, na przykład jako podmiot lub dopełnienie. Wyrazy, które występują tylko z rzeczownikami, nazywamy określnikami. W języku angielskim zaimki osobowe mają dwie formy gramatyczne – podmiotu i dopełnienia. Wyrazy takie jak I – ja, czy she – ona występują tylko w formie podmiotu, a więc zazwyczaj na początku zdania. Natomiast takie wyrazy jak me lub he, odpowiednio me lub ją, w dalszej części zdania – w formie dopełnienia. I saw her in the street yesterday. Wczoraj widziałem ją na ulicy. She will give me that camera. Ona da mi ten aparat. Zaimki osobowe w języku angielskim wyglądają w następujący sposób. I, ja. You, ty. He, on. She, ona. It, on, ona, to. We, my. You, wy. They, oni, one. Musicie pamiętać, iż zaimek I piszemy zawsze wielką literą. Natomiast takie zaimki jak he, on lub she, ona, odnoszą się tylko do ludzi lub zwierząt domowych. Zerknijmy więc na kilka przykładów. A boy, he, chłopiec. A man, he, mężczyzna. My father, he, mój ojciec. Peter, he, Piotr. A girl, she, dziewczynka. A woman, she, kobieta. My mother, she, moja matka. Joanna, she, Joanna. Zaimek it, on, ona, to nie odnosi się do ludzi. Zastępuje on wyrazy w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim. It może określać zwierzęta, które nie są zwierzętami domowymi lub których płci nie znamy. A book, it, książka.
A car, it, samochód. A window, it, okno. A dog, it, pies. A parrot, it, papuga. A pencil, it, ołówek. A radio, it, radio. A house, it, dom. A song, it, piosenka. A mouse, it, mysz. Zaimek you występuje zarówno w liczbie pojedynczej, odnosząc się do jednej osoby, jak i w liczbie mnogiej, odnosząc się do dwóch lub więcej osób. Zaimek they, oni, one, występuje tylko w liczbie mnogiej. Zastępuje on nazwy osób lub rzeczy w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim. Boys, they, chłopcy. Girls, they, dziewczynki. Cars, they, samochody. Books, they, książki. My mother and my father, they, moja matka i mój ojciec. Tom and Bob, they, Tom i Bob. She and he, they, ona i on. A dog and a cat, they, pies i kot. John and Susan, they, Asia i Zuzia. A book and a pen, they, książka i długopis. Zanim się pożegnamy, przygotowałam dla Was zadanie domowe. Proszę, abyście wpisali odpowiednie zaimki, którymi można zastąpić podane osoby. A boy, a girl, a man, a woman. A house, a book, a cat, a dog, a ball, a radio, you and I, Peter, my mother, music, boys and girls, John and Mary, Susan, pens and pencils, a cat and a mouse, dogs. Na dzisiaj to już wszystko. Następne zajęcia rozpoczniemy od sprawdzenia zadania domowego. Zostawcie poprawne odpowiedzi w komentarzach. Zachęcam Was również do obejrzenia naszego pierwszego odcinka. Widzimy się niebawem. See you soon!